Panie i panowie, zapraszam was bardzo mocno na niesamowicie ciężki pojedynek dla polskiego zawodnika, bo będzie grać nie z kim innym, ale z mistrzem świata. Już zaczyna się pierwsze zbieranie, tak jest, jeszcze muzyczka, wszystko musi być. W górnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, z drużyny Makers gra Artur Nercio-Bloch. Również sponsorowany oczywiście przez Red Bulla, jak zwykle. A natomiast w górnym prawym rogu, w kolorze niebieskim, wspomniany wcześniej mistrz świata, Jona Serral Sotala. I sami możecie zerknąć, jak wiele on do tej pory osiągnął. Pierwszy w rankingu koreańskim i niekoreańskim. Jak to na ogół o nim mówię, wrzucisz do wulkanu, a przyniesie ci pamiątkę. To jest właśnie on. Niesamowicie dobry zawodnik, niesamowity talent. A z drugiej strony weteran oczywiście z Polski StarCrafta, najbardziej utytułowany polski gracz, najwięcej wygranych dolarów. Informacje o Nerciu też się pokażą, ale na kolejnej mapie mamy tutaj minimum dwie mapy właśnie, best of three, czyli do dwóch wygranych. Oby się to skończyło z korzyścią dla Polaka, no ale chyba nie mogło być ciężej właśnie dla Nercia. Pierwszy mecz na Serrala, no jeszcze może Raynor mógł być, który ostatnio przecież zwyciężył w World Championship Series Winter. On też byłby bardzo, bardzo trudnym rywalem. To, no tak, no Serral i Raynor to jest dwóch takich graczy, z którymi absolutnie nie ma żadnych żartów. Już mamy ciekawą, odważną decyzję ze strony Polaka. Dwie haczerki, najpierw dwie ekspansje, szybko, bardzo szybko, a dopiero teraz ekstraktor i spawning pool. Już się zaczęło, powiedziałbym, co najmniej niebanalnie. No i miejmy nadzieję, że plan Nercio właśnie został bardzo dobrze przygotowany. No i siłą rzeczy w efekcie końcowym będzie to skuteczne. No ale Serral nas przyzwyczajał w swojej karierze do tego, że no był po prostu nie do zdarcia wielokrotnie. No ale pierwsze porażki właśnie się pojawiły niedawno. No może nie druzgocące porażki, bo przegrał finał na WSG, ale 3-4. Ledwo bo ledwo z Innovation. Potem właśnie pojedynek z Raynorem w finale było 3-3 i też tak ledwo bo ledwo przegrał 3-4 Serral. Także ostatnio dwa razy drugie miejsce. Troszkę się pewnie niektórzy zdziwili, że Serral jest w stanie przegrywać, zwłaszcza w tych finałach. No ale to dalej nie można mówić o tym, że Serral jest totalnie poza formą. Dalej może niszczyć niesamowicie rywali, inni po prostu go pewnie dogonili. No i zobaczymy, czy Nercio również jest w tej sztafecie, która jest w stanie dogonić umiejętnościami gracza z Finlandii. Na pewno z Finlandią Polak nie będzie mieć łatwo, no ale te lata doświadczeń może teraz zaowocują, może to właśnie nieźle skrojona taktyka mu przyniesie jakiś sukces. Już Serral zauważył, że Polak ma tę trzecią bazę. Już wie, że coś wisi w powietrzu, że ta trzecia baza jakaś taka za wczesna. No i na pewno spodziewa się tego, co takiego już przyszykował mu na samym początku Nercio. Co będzie dalej ze strony Polaka? No mamy Bejnik Nesta, tak samo ze strony Fina. Fin również robi trzecią bazę. No i tutaj taki drobny zwiad z Erglingami, ale to są zwykłe rytuały w ZVZ. Obydwaj gracze póki co mają dwie robotnice na ekstraktorach. Nie potrzebują tak dużo gazu, no ale jednak trochę na te bejny trzeba wydać. No i tak samo jak Finn, tak samo i Polak sprawdza, czy jest ta trzecia baza, czy też jej nie ma, czy też może coś dwubazowego. Kto zrobi zerglingi, kto pasywnie, kto agresywnie. Chyba póki co obydwaj będą grać dość zachowawczo. Co ciekawe, zauważcie, że to Polak jako pierwszy zrobił trochę więcej lingów, też ma Nercio odrobinę mniej dron, póki co, no tak te taktyki się po prostu układają. Niby Polak zaekspował szybciej, ale on miał później królowe, przez co ma później larwy, no i dopiero teraz wyrównała się liczba jednostek zbierających. No ale to wszystko powiedzmy, że w miarę zgodnie z planem. Serral też chyba jest na tyle doświadczony, że pewnie jakoś specjalnie nie spanikował, że tu nagle właśnie jest jakaś większa przewaga dla Polaka. Wszystko póki co chyba zgodnie z planem u obydwu graczy. No a Serral jak to Serral, on potrafi zagrać no po prostu perfekcyjnie, idealnie i nawet tutaj no nie przesadzam. Momentami gra nadzwyczaj dobrze. Mam już też pierwszą realną decyzję ze strony Nercia, czyli plus jeden do zerglingów. Cała reszta przebiega bardzo standardowo, czyli drony i dużo zwiadu. W razie czego bejningi, na pewno jakieś bejny też powinien Nercio sobie przygotować. Już wybiega kilkoma zerglingami Serral. Nercio dorabia. No właśnie, gdzie są te. A, ma tutaj troszeczkę zerglingów przyszykowanych Artur, żeby w razie czego zrobić bejny. Także będzie do mnie dobrze, będzie. Póki co na pewno Nercio dość bezpieczny. Tak, robi jednego baina. Bardzo zachowawczo Nercio. Serral już ma zawczasu te dwa bainingi przyszykowane na wszelki wypadek. I no idą łeb w łeb. Piąta minuta i po 52 drony.
u każdego z tych graczy. Dalej dronują. Oczywiście mapa jest przeogromna, więc ona wręcz zmusza zawodników do takiej postawy bardziej ekonomicznej. No ale po prostu niektóre mapy tak operują, tak tutaj się gra. Można inaczej, no ale... O nie, tutaj dobra eksplozja dla Serrala. No ale widzę, że nawet nie poszedł za ciosem za bardzo Finn. Tylko uznam, że a teraz to się nagle wycofam. No i to może być niestety tak, dokładnie. Kilka dron przewagi dla Fina. Teraz to już będzie łącznie koło 10. Oho, coś tutaj widzę, że nam przylagowało, ale z tego co widzę nie jestem to ja. Nercio? Okej, to się rzadko zdarza. 5 minuta, 34 sekunda. No jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie to... będzie to wznowione. No ale no trochę smutne, że Polak ma jakieś... Ale do tej pory nie mówił, że są jakiekolwiek błędy, więc myślę, że to nie będą jakieś połączenia... Problemy z połączeniem takie, wiecie, że przez wiele minut takie, wiecie, no cały czas przeszkadzające, tylko raz padło na amen, jak wróci, to znowu będzie. Jak pchniesz tego malucha, to on... O, już, gdzie on nie zajedzie. No i niestety, tak jak mówiłem... Coś tutaj nam padło, także szkoda. Ech, tak już się wczuwałem bardziej niż zwykle, no bo dzień jest taki niesamowity wręcz. A tu cyk dropa dostał Nercio. No i po napięciu można by powiedzieć. To na Cleanfeedzie też tak pokazują? A, no dobra. No dobrze, no to się wstrzymajmy. No, ale teraz znowu i jeden i drugi będą mieli... napisałem do admina, ale widzę, że szybko ogarną, bo żeby wejść do poczekalni, gdzie się zakłada, żeby wznowić z powtórki, to trzeba, każdy musi dostać zaproszenie, bo jest zepsute. No ale dobra, powiedzmy, że działa. No ale wracając do mojej myśli, to jest też ciekawa sytuacja dla graczy teraz, bo Nercio może przemyśleć bardziej tą sytuację, która się tutaj wydarzyła. Może zerknie na szybko na jakiegoś streama. Na każdym streamie jest opóźnienie, więc no w zasadzie zawodnik, no jak coś padło, no to sobie może zerknąć. Może nie powinien, ale no nie ma czegoś takiego z tego, co ogarniam w zasadach, że nie może. Także może teraz dodatkowo coś sobie Artur przemyśleć. No Serral też oczywiście może sobie coś dodatkowego przemyśleć. Widzę, że admin nie może Serrala zaprosić. Dobra, już widzę, że się udaje wszystkich zaprosić. I chyba będzie ok, tak, powinno być w porządku. Dobra, jest Artur, jest Serral. I zaraz wznawiamy, no szkoda, bo takie rzeczy też trochę właśnie raz mogą pomóc, a raz mogą wybić z rytmu. No ale ja korzystając z okazji, oczywiście bardzo dziękuję Bicepsor za mega długiego suba na kanale. 46 miesięcy, to są prawie 4 lata, prawie złoty pierożan. Bardzo dziękuję Bicepsor. Jak to po dzisiaj będzie nowy cytat? A, widzę, że jakieś różne cytaty lecą na czacie od Nercia i nie tylko. Witam wszystkich widzów, ale właśnie, pewne rzeczy na dobre nam wyjdą, czyli czat... Pewne rzeczy na dobre nam wyjdą, czyli więcej widzów zobaczy ten pojedynek, siłą rzeczy. Rozpingwiniacz, dziękuję ci za followa. Kenaris GG, dziękuję za follow również. Wuzbot, dziękuję za follow. I Bicepsor, tak jak mówię, bardzo ci dziękuję, że tak długo wspierasz kanał subskrypcją, pozdro. No dobra, już mamy odliczanie. Odliczanie do ładowania lobby. Do tego momentu w grze, który był. Zastanawiam się, czy oni to dobrze założyli, no ale nie, no dobra, dobrze założyli, admini ogarniają. Myślę, że dobrze. Niedobrze to go tylko zdenerwuje. Nie, tam myślę, że jakoś gracze tu nie zostaną wybici z rytmu, bo jednak no to się zdarza. Ale rzadko się Nerciowi zdarza, bardzo rzadko się to Nerciowi zdarza. A jednak widocznie dzik przegryzł kabel w tym Poznaniu. Nercio gdzieś tam mówi, że ma dziki koło bloku i... No jeszcze wiatrowy nie kupił najwidoczniej, bo to jednak jest strach trochę. Czy to wolno, czy to nie wolno, a co potem z tym dzikiem, zwłaszcza jak ci gdzieś tam w przejściu się położy i padnie. Najgorzej jakby ugryzł takiego Nercia w rękę, no taki dzik, no to już w ogóle najgorzej.
Dobra, mamy to. No i poszli! 5.30, admin zapamiętał, widzę chwilę wcześniej co się działo. Miejmy nadzieję, że te kilka akcji zawodnicy nadrobią, no i jedziemy dalej. Bardzo dużo, o jak nerczo, zobaczcie, o chyba coś tam zerkał, chyba coś tam myślał. Zauważcie, natychmiastowa reakcja, zagrał Spire, od razu, bez zastanowienia. Ale myślę, że ogólnie jego taktyka zmierzała w tym kierunku, więc tu też nie ma co jakoś go podejrzewać, bo on zagrał plus jeden do lingów, no z plus jeden do lingów oczywiście niezłą synergię stanowią Mutaliski, bo tu chodzi o mobilną armię, czyli właśnie zerglingi z mutaliskami. Karakany są nieco wolniejsze. Oj, teraz jeszcze lekki błąd nercia, ale dwa lingi to w sumie ciężko nazwać błędem. Plus jeden już zakończone. Steral myślę, że kliknął, myślę, że wie, więc no, nie powinien tutaj walczyć Finn. Jest Hydraden, który też dodatkowo lekko blokuje dostęp do linii mineralnej w trzeciej bazie Serrala. No i zobaczmy, po 60 parę robotnic dla obydwu graczy, 66 do 63 po stronie Polaka, znowu lekkie wbiegnięcie, przejęcie inicjatywy przez Polaka, nie najgorzej ustawione overlordy też tego zawodnika, także on wie co się dzieje na mapie. No i kolejne podejście, kolejny atak, tutaj też kilka dronek Serrala biorało udział w tej wymianie, dwie padły. No póki co trzyma ewidentnie Artur Serrala po jego stronie mapy. Dość zastanawiające jest te kilka roczy, które zrobił Nercio, bo on ich tak jakoś bardzo nie potrzebował, ale widocznie uznał, że szło kilka do niego karakanów, widział to Overlordem, jeszcze przed chwilą to się działo, no i sam zrobił właśnie swoje rocze, tak na wszelki wypadek. Kolejny Evolution Chamber ze strony Polaka, no już widzimy ewidentne przejście właśnie w ten rodzaj jednostek. Serral od razu, tylko zakończył się Hydraden, już zaczyna przechodzić w Norę Czyhaczy, czyli Lurkerden. No i czwarta baza już zakończona u Serrala, natomiast Polak dopiero ją buduje, o czym już Serral wie, no bo leci jego zwiadowca. Po 130 limitu, no powiedziałbym, że idą łeb w łeb, ale są pewne różnice technologiczne. Zobaczymy, która idea okaże się słuszniejsza. Overseer pada. Polak też powinien już wiedzieć, że jest tutaj ta baza, dokładnie wszystko o sobie wiedzą w zasadzie zawodnicy. Mutaliski nie będą już specjalnym zaskoczeniem, ale chyba też nie miały być jakimś dużym zaskoczeniem. Może też właśnie bardziej chodziło o trzymanie Serrala w jego własnej bazie, żeby jakiś nagły atak karakanami nie zagroził Polakowi, no bo teraz właśnie Finn zmuszony jest do tego, żeby siedzieć u siebie. Czekamy, czekamy. No oczywiście pierwszą konfrontację, póki co 9 minut bez jakichś dużych zaczepek, jak widzicie straty są no niewielkie, trochę więcej lingów stracił Nercio do tej pory. No Serrala mniejsze straty, ale to nie są duże różnice jak na ten stan gry i na to jak ta gra była pasywna przede wszystkim. Mutaliski teraz podlatują do głównej bazy Serrala, jednocześnie widzimy małe wyjście roachami. No widać, że Polak trzyma inicjatywę i że to on jest tym zawodnikiem bardziej agresywnym. No Finn jest oczywiście mistrzem defensywy, on jest w ogóle mistrzem wszystkiego, mistrzem świata również. A jakby były mistrzostwa wszechświata, to też podejrzewam, że miałby bardzo duże szanse. No ale tutaj jeszcze trzeba poczekać na odkrycie innych cywilizacji. Kolejny Overseer Serrala, żeby sprawdzić, co takiego kryje Polak. O, są już pierwsze czyhacze. Bardzo niebezpieczne jednostki, które bez problemu taki oddział karakanów szybko rozpracują. No i mamy wyjście z Serrala, lekki supply block teraz tego zawodnika, bo Nercio poniszczył overlordy, zakopane lurkery, ale no te hydry, halo, Serral, ach, bo Serral zauważył, że coś mu wbiega. No i faktycznie, kilka lingów może trochę przeszkodzić, ooo, i teraz będzie można może te lurkery złapać, nie, Nercio będzie chciał od razu wbiec właśnie w tę czwartą bazę, zauważcie jak fatalnie są ustawione czyhacze póki co, no ale skałki też spowolniły Polaka. No szkoda, że nie było jeszcze jakiegoś kontrataku od dołu właśnie roachami wchodzącego do bazy na godzinie trzeciej. Tego trochę zabrakło. Odrobinę. To jest pierwsza mapa w tym pojedynku. No i teraz cierpliwości. Oby coś bardzo dobrego, bardzo sprytnego miał Nercio w Dando Zanadrzu, albo niesamowicie dobry, solidny styl gry. No wiadomo, że on potrafi w jego najlepszych latach, przecież bywał mistrzem chociażby w Walencji 2016. No ale tych tytułów na pewno więcej ugrał też Serral. 7 pierwszych miejsc w ciągu jednego roku potrafił zrobić. Także kto jak to, ale on to też na pewno wie jak się gra. O, Talonyr już robi do lurkerów.
Nerciograny Dusa, no, zbroją się po zęby. Ale póki co ani jeden, ani drugi jakoś mocno nie atakuje. Widać takie zapędy. Przed chwilą Steral zmierzał w kierunku Xel'Nagi, którą tutaj cały czas trzyma Arthur, co ciekawe, changelingami. Chwileczka, jeszcze jedną rzecz przestawię, dobra. No, mutaliski tak trochę jak japońskie kamikazi wleciały, no ale widocznie Arthur uznał, że już ich bardzo nie potrzebuje. Dokładnie. No i chce zwolnić ten limit na Vipery oraz własne lurkery. No już więcej te mutaliski by nie ugrały. Tutaj trzeba... Oj, niedobrze, niedobrze. Ma tutaj te hydry Nercio, więc Steral korzysta z okazji i próbuje je dogonić. Tutaj też Steral ma chyba... Nie, to są Nerciowe Zorgingi, okej. Wyglądało jakby to byli szpiedzy Serrala. Tam byli na niebiesko. No ale tak wyglądają też changelingi. Dobra, Nercio przeżył do lurkerów, przeżył do Hive'a. No ale jednak plus 3 szybciej robi Serral i to jest duży minus. Niestety Nercio jest tutaj trochę, tak, ewidentnie jest wolniejszy w sferze ulepszeń do jednostek. O, i teraz konfrontacja, lurkery na lurkery. No niestety, trochę oberwał Nercio, ale Serral też oczywiście. No i teraz, żeby nie stracić może tych overseerów jakoś łatwo. Teraz lekki błąd, bym powiedział, Serrala może był. Uuu, pamiętajmy też, że Serral zrobił zakopane rocze. Nercio widział kolce na grzbietach tych karakanów. Pytanie, czy będzie przygotowany w swojej bazie. No wygląda bardzo dobrze, bardzo mocno. No podoba mi się niesamowicie już to starcie, bo widać, że niesamowicie im zależy na tej pierwszej mapie. Nercio nie chce absolutnie żadnego błędu popełnić. Pamięta o spajnie, pamięta o sporze w każdej bazie. No i teraz trzeba jeszcze... dogonić może te karakany, albo przechwycić te, które są tutaj. Fajnie Nercio ma porozstawiane overseer, ale niestety tego nie widział. Chociaż może teraz ten overseer widział, tak, chyba widział te przechodzące jednostki, bo już Nercio zbiega na dół mapy. Niestety to trochę odsłania dostęp do Xel'Nagi. No ale nie korzysta z tego Serral, nie kontroluje jej, ma tylko tutaj tego overseera. No i tutaj, o, Serral mógłby się wykopać i zniszczyć lurkera albo dwa, ale nie kontrolował. To aż dziwne, bo on na ogół też ma niesamowicie dobrą kontrolę. 13 minuta gry, ale powiem wam, jakby grali pacyfiści. Niewielkie straty. No i są już podładowane Vipery, niestety. W dalszym ciągu ulepszenia zdecydowanie lepsze dla Serrala. No, może to nie jest kolosalna różnica, ale jednak. Plus 3 już zakończone u Fina. Polak dopiero robi 3-3. No i szybszy też będzie pancerz. Także będzie okienko czasowe, w którym to Serral będzie mieć 3-3 kontra 2-2. Różnica dwóch ulepszeń jest dość znacząca. Na pewno wtedy Nercio nie powinien robić jakichś wielkich wymian, a jeżeli będzie bitwa, no to... No w sumie decydującą rolę i tak mogą rozegrać te Vipery, które Nercio ma idealnie przygotowane do bitwy. No ale i tak. Byłaby to groźna bitwa. No i teraz ciekawa sytuacja. Oddziały Serrala na dole przechodzą. Nercio teraz powinien na kontrę pójść. Właśnie chyba do tej bazy, gdzie jest wydobycie. Bo teraz wiadomo, że tutaj Serral nie ma za bardzo żadnej defensywy. Serral teraz połapał się, że Nercio jakoś dziwnie wymanewrował. No i jego armia jest w jego trzeciej bazie. Ładnie Arthur ukąsił. Może haczerkę czas przeatakować. Nie, jednak bije się w armię Polak. Teraz jednocześnie spróbuje chyba Nercio zaatakować bazę na górze. Vipery lecą w dość zagadkowe miejsce w sumie. O, i teraz jeszcze Serral spróbował tutaj to wszystko oślepić. Nercio. Nercio jakby oślepił swoją własną armię, ale może to jeszcze była chmura Serrala. No i w sumie ciekawy manewr Polaka. Czy opłacalny? No tutaj też trochę ciężko stwierdzić, ale chyba jednak ta różnica w ulepszeniach spowodowała, że... A nie, no w sumie bardzo porównywalne straty. Ciężko, naprawdę ciężko powiedzieć. Myślę, że to było ok dla obydwu graczy. No i teraz intrygująco. Finn troszkę tak między lewą i prawą armią Polaka. Posiłki Fina już z prawej nadciągają. Vipery oczywiście cały czas rzucają chmury oślepiające. To jest bardzo ważne w tych bitwach zasięgowych. Zwłaszcza przeciwko lurkerom. No i teraz Polak niestety zagubiony. Dolna flanka też przez chwilę nie atakowała. Trzeba się wycofać. Serral się zaczyna rozpędzać. Obydwaj gracze mają bardzo dużo banku. No i za chwilę Nercio nadgoni z ulepszeniami. Dużo energii na swoich Viperach ma Serral. Pamiętajmy też, że... O, teraz Vipery przyciągnęły Vipery! No i stracił kilka z nich Nercio. Serral cały czas ma jeszcze tutaj 3. 3 kontra 2. 30 hydralisków zagranych teraz przez Polaka. No i co najważniejsze, zauważone lurkery na dole. Czas podładować... No może jakoś w to wjechać w sumie. Podładować Vipery musi teraz Nercio. O, i teraz te roachy zauważy, Nercio zauważy, ale gdzie jest reakcja? Jest reakcja. Tylko że Finn już znalazł te malutkie okienko, przez które będzie wbiegać do głównej bazy Nercio. No ale najpierw naturalnie... Nie, najpierw... Okej, okay, tylko do naturalne wbiegnie. No ciekawy, dziwny. No okej, okay, tutaj Serral troszeczkę zepsuł. Dobra, szybka reakcja z tą ucieczką od Polaka. Tu padło kilka overseerów.
czy na jakim supply bloku. Myślę, że bardzo dobry pomysł z tym kontratakiem, no ale jeszcze trzeba obronić się przed podejściem Serrala. Fajnie złapany Viper. Każda taka jednostka jest piekielnie ważna. Tutaj też dobrze przechwycone czy haczy, które koniec końców nie zniszczą haczerki, no i nie zniszczyły też żadnych dronek, ale niestety bardzo duże straty Polaka na dole. No może jeszcze jakiś jeden lurker padnie, może jeszcze coś, no ale tutaj pięknie się obronił Serral. Jak z tymi talonami, obydwaj gracze je posiadają. Ulepszenia 3-3 kontra 3-3, no mają w zasadzie te same narzędzia, ale Viperów więcej u Fina. Nerczy jeszcze chyba swoje ładuje, bo nie widzimy ich na polu bitwy. No i teraz chyba tak, jest może ma... No wydaje mi się, że Nercia mógł tutaj podejść i jeszcze zniszczyć może jakiegoś spora. Bardzo dużo changelingów Nercia. Serral kontratakuje dołem mapy, niestety tego Nercia zupełnie nie przewidział. No i musi się wycofać. Viper już podładowane ze strony Polaka, teraz myślę, że dobre chmury, dobre podejście, dobra miazgunia. O, i teraz jeszcze może te Vipery się uda przechwycić, czy Nercio to widzi? A, może widział, ale Serral dobrze rzucił oślepienie, no i chyba czas się ewakuować, tak jest, ładnie Nercio. Armia na dole też została, o, tu zniszczył to wszystko Nercio. Dobrze, to było sporo, sporo lurkerów i straty. Ach, no niestety cały czas większe po stronie Nercia i teraz to już nawet odczuwalne, ale zauważcie, że gaz jest bardzo podobny, a ten gaz jest no zdecydowanie ważniejszy, kiedy mamy no w sumie i lurkery, i hydry, i vipery, to bardzo dużo gazu kosztuje. Po swojej stronie obydwaj gracze. No i póki co chwila na namysł. Czy znowu jakoś od frontu, czy od boku? Walka o Xel'Nagi póki co niewielka, no niestety tutaj ma łatwy kilka karakanów do złapania Nercio. No tutaj też kilka tak leci w paszczę lwa. Właśnie Nercio wyrzucił w sumie 20, no może nie 20, z 16 koło roczy. Co ciekawe, kolejny Nidus. Ja nie wiem, czy Nercio wie, ale on chyba miał... A nie, nie ma Nidusa, okej, wydawało mi się, że miał. Gdzie ten Nidus teraz jest grany? Okej, w tym miejscu. Kolejne jednostki, jakie zrobi Nercio, będą mogły do niego szybko wbiegać. Teraz dodronował Nercio. Ciekawa sytuacja. Obydwaj gracze mają po 50 parę robotnic. No i teraz znowu konfrontacja, która mi się bardzo nie podoba. Późna reakcja Polaka niestety. No te drobne wymiany, jak one cały czas są lepsze dla Serrala, no to to jest niestety fatalne. O Jezu, teraz Vipery na Vipery. No nie, no tutaj lepiej Serral znowu wyszedł. No niestety, no prawie każda bitwa minimalnie lepsza dla Serrala, teraz już no widać to jak na dłoni, ile Viperów posiada Finn po swojej stronie, to między tymi jednostkami chyba rozegrała się cała ta potyczka, Vipery, lurkery, no i ulepszenia 3-3. To jest to, lepiej się wymieniał Serral, no ale on się prawie zawsze lepiej wymienia. Serral zapuszcza Nidusa, o tutaj akurat lepiej Polak, troszkę tego złapał. No i przede wszystkim utrzymał bazę w dolnym lewym rogu, no ale Serral już ma przewagę nawet dwóch ekspansji. Tutaj jeszcze nie wysłał żadnych robotnic. Czy Finn w ogóle nie zauważył tego? Okej, chyba nie zauważył zupełnie. Oj, tutaj jeszcze kilka lurkerów uda się złapać w całym tym zamieszaniu. Ładnie, ładnie, ładnie. Gubi się, gubi się. No może Nidus jest jakimś kluczem, żeby zwyciężyć w tej rozgrywce. Kolejny Nidus zagrany, fajnie Nercio. Jeszcze może uda się mu zniszczyć tego lurkerdena. Wiele na to wskazuje, tak jest, tak jest. Kupił ogień karakanów na tej budowli. Bardzo dużo Viperów, no to jest chyba ostatnia duża armia Nercia. Serral jeszcze ma dużo pieniędzy. Teraz znowu Vipery na Vipery. Posłały gumy. Dużo oślepień też od Fina, ale te akurat nie miały największego znaczenia. O, jeszcze kolejne lurkery robi Serral. Czyżby Fin się gubił? No i teraz będzie bardzo niebezpiecznie. O, ale też stracił swojego Vipera Nercio, który miał energię. Tutaj też jest jeden lurker, który cały czas męczy haczerkę. No i zmęczył. No, dobrze to już niestety było. Od około 15 minuty Serral no, wygrywał prawie każdą bitwę. No i teraz jak się szybko Finn za... O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Okej, nie zakopał się szybko. Cztery lurkery za darmo dla Polaka. No zawsze coś. No ale żeby to wygrać, musi mieć teraz mikro. No nie z tej ziemi, Artur. A widzę, że ma dwa Vipery kontra 9. No to już są suche liczby. Tutaj chyba cudu być nie może, no ale pozostaje nam wierzyć. Nercio cały czas konsekwentnie, APM powyżej 1000 momentami. No ale też Serral nie pozostaje daleko w tyle, 900 już przed chwilą. No i kilka rauczy uda się złapać. No trzeba przyznać, że jedną rzecz robi Nercio świetnie. Żaden kontratak karakanami zakopanymi nic mu nie zrobił.
No i kolejne podejście nerci, a no niestety są te spajny, które go skutecznie zniechęciły. No i główna armia Serrala, jak predator w dżungli, szuka kolejnej konfrontacji. Tu wiadomo, że to się dobrze zakończy. Nawet takie drobne bitwy wycofuje Serral. O nie, i teraz najgorzej niestety. Wchodzi wprost na te morfujące się lurkery Serral. No i niszczy wszystko, ma więcej. GG. I Serral zgarnia pierwszą mapę. Bardzo z początku wyrównaną, zaciętą, no ale niestety im więcej potyczek, tym lepiej odnajdował się Serral. Także GG. No trudno. No wiadomo, że tutaj faworytem jest Serral, no ale liczymy też na pewne niespodzianki. No ale lepiej się Viperami bił Serral. No jedziemy na kolejną mapę. Arek Snow, dziękuję za followa, witamy na streamie. Dobra, wchodzimy do lobby. No było kilka takich właśnie momentów, w których no widać było, że kontrola Serrala była lepsza na wielu frontach. No i to zadecydowało, bo... Ale to 10-12 minuty w żadnym aspekcie Nercie nie odstawał. No może w tych ulepszeniach trochę. Dobrze. Witamy wszystkich bardzo mocno. Jak widzicie, jest nowa emotka. Indyk. Kiedyś też była emotka Indyk, ale tutaj jest Indyk, czyli logo indyczej armii. O, bardzo dziękuję. Danska ECK podarował suba Geraltowi. Geralt chciał suba i dostał nawet suba. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję ci, Danska ECK, i pozdrawiam. Dzięki za wsparcie. Nie po raz pierwszy, jak widać, bo to jest 11. podarowana subskrypcja. O, no dobra. Jak tu grać? Jak tu żyć? O, co oni tam pokazują teraz? A, chyba takie konfrontacje i nie tylko. No, oczywiście lobby już założone. Także jeszcze chwila cierpliwości. Jeszcze tylko Serral musi zgłosić gotowość. Wszyscy komentatorzy są w grze. No i fantastycznie. Czy ultraliski by nie pomogły? No niestety właśnie ultraliski są dość mocno kontrowane przez lurkery. Także no nic by nie dało, jak to mawiał klasyk. Nie dałoby nic. O, niestety ultraliski nie mają swojego miejsca w Zywizji obecnie. No były jakieś takie próby podchody. No może jakby mapa była inna. Ja pamiętam, kiedyś Nercio zagrał w ZVZ ultraliski na jakiegoś zerga. Nie wiem, czy na mnie na Koreańczyka jakiegoś to chyba było. Można Darka nawet. Pamiętam, że to było z kimś. Nawet wygrał, no. Takie dziwne, szybkie ultry były. Bardzo ciekawa taktyka. No ale wracamy do pojedynku. W dolnym prawym rogu z drużyny Maker, sponsorowany przez Red Bulla, Artur Nercio Bloch. W kurnym lewym narożniku w kolorze niebieskim gra mistrz świata z Finlandii, Serral. Czyli Jona Sotala, drużyna NC Esports. No i kilka informacji tym razem o Arturze. Naturalnie, jeżeli nie uda mu się wygrać z Serralem, a to jest trudna sztuka, to będzie potem grać w meczu przegranych albo z Harstemem, albo z Elazerem. No i potem będzie mieć oczywiście jeszcze szansę na awans z drugiego miejsca. Ale gdyby zrobił comeback, gdyby wygrał z Serralem, no wtedy mecz wygranych. No i byłoby fantastycznie. No ale ciężko. Jak widzicie, Nercio też ma bardzo dużo dolarów wygranych w swojej karierze. Niecałe 400 tysięcy.
dolarów z samych turniejów, no jeszcze wiadomo, są jakieś rozmaite kontrakty ze sponsorami, z drużynami. Drony rozesłane, widzę, że analogicznie otwiera Nercio, dokładnie ta sama historia. Zresztą znowu jest duża mapa, więc Nercio gra dwie szybkie haczerki, ekstraktor i spawnik pool. No umówmy się, trochę ryzykuje. Trochę lawiruje tymi buildami, no ale może duża mapa, nie lęka się. Zresztą Seral też jest takim graczem, który no może zagrać absolutnie wszystko, ale jednak nie tak często robi ekstraktor, spawnik pool i bardzo wczesny atak, bardzo wczesną agresję. No i pozostaje nam teraz jakoś tutaj zaufać Nerciowi, że tym razem jakaś może jeszcze inna taktyka się z tego wykluje, a może po prostu jeszcze lepiej zagra. No ale na poprzedniej mapie, no poza tą kontrolą momentami, poza ulepszeniami, no grał praktycznie idealnie. Kiedy trzeba było zadbać o gospodarkę, to absolutnie dorównywał Serralowi. Może już schowajmy tabelę. No i ruszył oczywiście Finn swoimi zerglingami, jest już trzecia baza z jego strony, u Polaka oczywiście zakończona, o czym za chwilę dowie się Serral, gdy tylko Overlord doleci do biomasy. No spodziewa się zapewne i takiego obrotu spraw Serral, tak jest, już widzi, już lingi dobiegły. No i trochę może coś tu przeatakuje Serral, ale też jakichś właśnie dużych rzeczy być nie powinno. No ciekawie, ta drona skręciła. Wydaje mi się, że po prostu mogła jechać do minerałów. Chyba Seral by tak się nie nawrócił nagle. No ciekawie, o wysłał Nercio, przyznam szczerze. No ale najważniejsze, że przeżyła. O, i teraz jest trochę zerglingów ze strony Serrala. Teraz chyba będzie agresorem, a przynajmniej wiele rzeczy na to wskazuje. Szybszy Bejniknes, to jest ważne. Zdecydowanie szybszy od Polaka. No i do tego za chwilę właśnie one tu będą robione. No niestety, teraz Polak pod presją. Nie wiem, czy do końca widzi, czy zdaje sobie sprawę. No widzi, widzi Overlordem Nercio, że coś do niego biegnie. Na pewno patrzy na minimapę. No i oby zaraz zaczął robić swoje bailingi. Crypty Mortar zagrany. Królowe przechodzą do trzeciej bazy. Zobaczymy zaraz, gdzie zaatakuje Finn. Czy do trzeciej, czy do Naturala. Gdzie on tu przypuści atak. Teraz widzi wchodzące Bane'y Nercio. Tam powinien wysłać swoje królowe. Niestety więcej zerglingów ma Serral. No i chyba doskonale wie, jak sobie z tym poradzić. Teraz musi się Nercio rozdzielić, gdzie zero reakcji. Zero reakcji od Polaka. 12 dron zniszczonych. Tutaj wybuch na lingach. Fatalny. No i niestety ta mapa będzie szybka. Jak zjedzenie opłatka. Niestety to jest najgorszy możliwy początek. No zadronowo widzę, że Nercio z tyłu, no ale 12 dron i jeszcze ten wybuch na lingach. Gigantyczny. No i Seral pokazał, że też potrafi lekką presję wykonać. No perfekcyjnie, to jest też trudna mapa, żeby się w sumie obronić tak wcześnie. Może faktycznie tu jakaś barykada, ale też w momencie chyba jak te bejny wchodziły, to nie było tu jeszcze biomasy i chyba nie dało się takiej barykady zrobić. Teraz Nercio właśnie stara się to wszystko jakoś zakleić, zalepić. No i skupić się tylko na froncie, gdzie już ma bejny, już ma lingi. Oczywiście warczy i walczy dalej Nercio. No ale na pewno przewaga po stronie Serrala, dużo więcej Bane'ów też po jego stronie, no ale królowa robi co może, tylko że tutaj tego jest zdecydowanie zbyt wiele w jej rękach, ładne mikro Serrala. Teraz za chwilę jeszcze wybuch chyba nam, oj, no dobry wybuch Serrala. No i GG. 2-0. No i mamy zakończenie pierwszego pojedynku grupy A w dzisiejszych rozgrywkach w Challengerze. No niestety, tutaj trochę mniej klimatycznie. No ale zdarza się. O, co ciekawe, Nercio miał 362 APM, a Serral 361. Różnica 1 w APM-ie. No ale Serral dzisiaj niezniszczalny póki co. Bardzo, bardzo dobrze grał. W zasadzie, no, podczas tych dwóch map... No było kilka błędów, ale to nie były takie błędy, że ło, stracił wielką armię. No na przykład stracił czasami jakieś właśnie może 4 lurkery, ale to chyba były największe takie błędy Serrala. Niestety właśnie StarCraft gra błędów i ich zwyczajnie mniej popełnił Serral na pierwszej mapie, na drugiej sami widzieliście. Kilka eksplozji w zasadzie zakończyło nam mapę. Jaki jest system, się pyta Elazer. Dobra, będą wetować. Dziwne, że nie powetowali jeszcze map. No ale dobra, trudno.
Szkoda niestety, ale tak to właśnie się układa czasem. Proszę zgolić indyczy dywan, panie kolego. What? Witam na streamie. O kurczę, mega dziękuję. Dostałem na jajeczko. Dziękuję bardzo do SkyCK, urzekł mnie ten donate. I bardzo też dziękuję Template za 100 złotówki indycza forewach. Czyli indycza armia, rozumiem. Bardzo dziękuję. Pasek zapełniony, już jest dam bilet do rodziny, bo dzisiaj po transmisji oczywiście lecę świętować. Zdziwiłem się trochę, że dzisiaj w ogóle są rozgrywki. Tak w święta. No ale jak są, no to wiadomo. StarCraft ma jednak priorytet. I dopiero to jak się skończy grupa WCS-owa europejska z Polakami, to można jechać do domu. Także bardzo dziękuję. Pozdrowię konduktora. Dobra, Dewizare, dziękuję za followa również. No i cóż, skończymy chyba to nagranie już na YouTubie. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Do następnego.